Ostatnio na Palionowie powstał nowy budynek, którego jeszcze nie widzieliście, i jest to biuro szeryfa. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że musimy wybrać szeryfa, który będzie władał na Palionowie. Zanim jednak rozpoczniemy, to koniecznie łapka w górę, jeżeli chcesz więcej takich odcinków, i subskrypcja, jeżeli chcesz być na bieżąco, ponieważ tutaj odcinki staram się robić codziennie o godzinie 19:19. Przez rok udało mi się zrobić daily. Teraz mam coś takiego, że po prostu staram się robić daily, ale czasami po prostu, jeżeli mam dużo na głowie, to po prostu schodzę z tonu, żeby po prostu pozwolić sobie na takie, na inne rzeczy jeszcze, nie? Ale poza tym to oczywiście lecimy sobie naturalnie, szybko i fajnie robimy sobie odcineczki codziennie, prawie są, codziennie, więc no kurde warto subskrybować, jeżeli ci się taki kontencik podoba. A jeżeli chcesz więcej jakichś różnych innych filmów nie z Minecrafta, no to koniecznie napisz w komentarzu, co takiego byś chciał, a ja postaram się właśnie to nagrać. Ja już nie przedłużam, życzę wam miłego oglądania, pozdro! Witam już was po intrze. Jak widzicie, jesteśmy właśnie przed biurem szeryfa. To jest właśnie ten budynek, który zbudowałem. Piękny napis szeryf tu, będziemy to dzisiaj zwiedzać z chłopakami. Póki co nie będę wam tego pokazywał, bo po co, jak będę to zaraz z nimi też przechodził. Więc lecę po nich, bo oni gdzieś powinni być tutaj na mieście. Tu, o kurde, jest kloc, kloc, kloc. Halo? Ja powiedziałem, o kurde, czy, bo on cię goni, dawaj. To jest, walka ostateczna, walka ostateczna. O, syn, pomóż mu. Nie, weź, o kurde, żeś skosił ten. I Davison, dobra, widzę, że wszyscy są zebrani. Halo, halo. Davison, jesteś gotów? Jak jeździć w piłkę? Jak? Co robimy? Uwaga, dzisiaj są wielkie wybory na szeryfa. Jeden z nas dzisiaj zostanie szeryfem Palionowa. Ale zanim to, to muszę wam pokazać miejsce, w którym ten ktoś będzie miał biuro. Więc chodźcie za mną, chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj, bo to jest... Szeryf pilnuje porządku, pilnuje porządku. Czekajcie, bo historia ogólnie jest bardzo ważna. Kiedyś już mieliśmy podejście do tego, żeby zrobić taką osobę od pilnowania porządku. Nazywała się policja, ale nie była za bardzo szanowana, więc zrezygnowaliśmy z tego i aktualnie tym razem jest szeryf. Szeryf to już teraz, to już jest co innego. Dobra, zapraszam. Jak widzicie, jesteś policjantem. Ty chcesz być szeryfem. Kupiłem nawet megafon. Dlaczego nie możesz? Dobra, no to dawaj jakieś ogłoszenia parafialne. Co mam ci ogłosić, no? Ja, policjant tego Palionowa, czekaj, bo nie jestem na najwyższym pułapie. Dobra. Ja, jako policjant tej pięknej wioski, rozkazuję wam płacenie mi pieniędzy za mieszkanie tutaj. Podatek i te sprawy, cła, waty, ZUSy, wszystko ma lecieć do mnie. 14 diamentów dziennie, albo... Dobra. Palić policję? Chcesz się tutaj zaraz zmienić z potężną pałą policjanta? Ty, trafiłem go czy nie trafiłem? Co jest? Dobra, nieważne, w każdym razie zobaczymy, zaraz to zrobimy wybory. W jaki sposób to jeszcze nie wiem, ale będziemy musieli jakoś zrobić wybory, więc prawdopodobnie zrobimy jakiś. Gdzie ty masz strzałę? Co ty? Ej, bo co? Patrz jak mu strzała, jak mu wystaje. Ulokka. Chcesz łapówkę? Ja nie chcę łapówki, przecież ja nie jestem. To ty jesteś. Dawaj z nim do portalu. Dobra, czekajcie. Chodźcie, bo plan jest ambitny. Musimy zwiedzić. Muszę wam pokazać biuro, żebyście wiedzieli o co walczycie. Ja to zbudowałem, więc ja nie mogę być szeryfem, więc ja nie biorę dzisiaj udziału w tej rozgrywce. No bo ja to budowałem. To musi ktoś inny być szeryfem, nie mogę ja, więc chodź tutaj, syn. Chodź, uwaga, zwiedzamy po kolei. Jak widzicie, tutaj jest miejsce, prawda, recepcja. Tu przychodzisz, dzwonisz, walisz w dzwona i ma przyjść, kurde, szeryf, na wezwanie ma być, nie? Przechodzimy tutaj dalej. I na dole jest super miejsce, w którym, prawda, są dwie cele. Zapytacie, dlaczego dwie? Możesz przestać? ten dzwon nie jest najlepszym pomysłem, coś tak czuję. Co? Jak mu zaraz tutaj przywasolę, to się... Dobra, słuchajcie, dwie cele są dlatego, że po prostu prawdopodobnie szeryf sobie weźmie kogoś do pomocy, nie? Więc jakby, więc wątpię, żeby tutaj ten pomocnik siedział albo szeryf, więc pozostaje dwóch, tak? O, kloc. Odpuśćcie. Widzę, że kloc został wybrany jako pierwszy więzień, więc już między wami jest walka tak naprawdę. Panowie, mam pewną informację. No. Powiem przez mikrofon. Wypad z tej sali, panowie, To nie jest mikrofon. Jak to nie mikrofon? Naciśnij go. Panowie, proszę o... To otwiera. Ej, bo teraz ja nie mogę wejść. Dobra, chodź kloc, nie rozwalaj tych drzwi. Nie wolno, dobra. Uwaga. Tak, czekajcie, musimy zrobić turniej. Ale chłopaki. Chłopaki. Przestańcie się... Dobra, kloc, chodź, my też się musimy bić w takim razie.
Ja jestem na przykład. Nie! Zadowałem! Dobra, chodźcie. O nie, zabrałem wszystkie twoje itemy! No ale dlaczego nie ma Keep Inventory True? Dobra, idę dalej. Czekaj, wywalam to tu wszystko. Ja na szczęście pamiętam, co miałem. Nie tutaj. W sumie to... To wszystko. Gdzie ty jesteś? Kurde. O, jest. Ty go wyrzuć mi strzały, bo strzały ci nie wyrzuciłem. To nie są moje wszystkie itemy. To są wszystkie. Czapeczka. To ktoś inny ma. To tu jest. Ale daj mi ten, daj mi strzałę. Strzałę? Jedną? No nie, no więcej. O, to tyle mnie. O, dziękuję. A ten miecz to nie wiem, czy jest. Dobra, nieważne. Słuchajcie, musimy zrobić teraz walkę o to, kto będzie szeryfem. I czy macie jakieś propozycje, jak to... Ja myślę, że tak. Klos, pytanie do ciebie. Czy ty chcesz być szeryfem? Nie. Nie chcesz być szeryfem. A czy ty chcesz być szeryfem? Nie, nie chcę być szeryfem. Chcesz, a ty syn chcesz być szeryfem? Dobra, okej, okay, to nie, jeszcze nie jesteś. To ja proponuję tak. Jako że Dave ze mną wygrał w PvP, to znaczy, że on jest najsilniejszy, a szeryf musi być najsilniejszy. Więc wydaje mi się, że najlepszy. Ale dobra, w sensie, wiesz, pokonał mnie. Czekaj. Uważam, że powinniśmy zrobić coś takiego, że po prostu ten, który wygra w PvP, ten zostaje szeryfem. Dobra? Nie, a ja mam lepszy pomysł. Młody, puk. Co? Kto tam? Stąd. Nie no, synek. Dobra, no nie no, musimy zrobić sprawiedliwie, żeby to było. Więc to faktycznie musi wygrać silniejszy. Ja jakby wierzę w twoje umiejętności, bo wiesz, bo nie pokonałeś. A zobaczymy, jak umiejętności syna, więc uwaga. Dobra, ale chwila. No przecież ja się nie będę zaraz po to znowu, kurde, kłócić. No to nie, to odłóżcie do skrzynki. Na co się bijemy? No ale czemu ty mi to zabierasz, no? Dawaj, te itemy. Dobra. Dawaj te itemy albo... Tu są, wyrzucaj je. No ale... wyrzucać sam, debilu, do skrzynki mogłeś dać. Dawaj do skrzynki. Dobra, walka może się... Czekajcie, walka może się odbyć z jakimkolwiek narzędziem, ale bez zbroi. Okej? Okay? Okej. Okay. Jakiekolwiek narzędzie, ale nie możecie mieć zbroi, bo ty nie masz zenchantowanej, on ma. Więc to by było już sprawiedliwe. Więc jeżeli chodzi o narzędzie, możecie sobie wybrać, co chcecie. Ale jeśli chodzi o zbroję, nie możecie mieć. Dobra, uwaga, to jest... Ale z niego lecą jakieś dymki, zobacz, z niego lecą jakieś dymki. Nie lecą. Czekaj chwilę. Jestem... Dobra, już nie żyjesz. Tak, dobra. Uwaga, to w takim razie... Co? Co stoisz tak daleko? Chodź tu. No nie, dobra, ruszycie. Co on ma? No, ale powiedziałem, narzędzia są dozwolone. Dobra, okej. Niedozwolone jest zbroja tylko. Dobra, już? Dobra, uwaga. 3, 2, 1, poszli. Poszli jak Pershing. Dawaj. O kurde, ale poszedł cios potężny. I kto wygra starcie, kto zostanie... Kto to... Tak jak trenowaliśmy. Kto zostanie... Nie. Syn, o kurde, jaka walka, co to było? Tak, no, dobra, syn wygrał. Co się stanęło? Dobra, dawaj miecz. Dawaj ten miecz, bo pójdę na policję. Chodź tutaj, gdzie ty jesteś, Dave? Tu masz ten miecz. Nie idę, no ale to jest nieuczciwe. Nie, już ci go daję, masz, dobra. No ale niestety, Dave, bardzo mi przykro, ale syn wygrał. Będziesz mógł ewentualnie po jego kadencji czterodniowej będziesz mógł walczyć o to, by zostać szeryfem, ale póki co na pierwszą kadencję... O kurde. Kto ma tarczę? Ty masz tarczę. Dobra, w każdym razie syn wygrał i to do niego należy ten. Proszę się rozgościć. Ja proponuję, żebyś się przebrał. Idź się przebierz. Masz jakiś strój? Idziesz się przebrać? Dobra, zobaczymy, czekaj, reakcja będzie na strój jego. Dobra, chłopaki, chodźcie, bo musimy porozmawiać. No wiem, ale to o to chodzi, bez ryzyka nie ma zabawy. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. Wiesz, że on oszukiwał w tym pojedynku, on sobie wziął podki na siłę i jeszcze tarczę sobie wziął. Ale widzisz, ale nie, dozwolona była tylko zbroja. No dobra, no ale przecież tarcza to jest element zbroi. No nie do końca, to jest narzędzie. Panowie, chyba popełniłem błąd. Ale dobra.
Co? Miałem go na siłowni, on teraz ma więcej siły ode mnie. Nie ma siły, więcej od ciebie. A pokaż siłownię, pokaż siłownię. Ma więcej siły. Pokaż siłownię, pokaż na czym spędziłeś wczoraj kilka godzin. To jest wow! Bardzo... O kurde, o kurde. Ulala, ale to nie tam. Ale bieżnia, ty patrz, o nie, ty, bo tu nie działa. Gdzie, jaki? Co ty mówisz? Aha, to jest jakiś parkour cyna, nie wiem w ogóle. Nie no nas, widzisz, zbudował... O kurde, za pierwszym, ale to ja jestem perfekcyjny. O, co? Dobra, jednak nie nawet jestem taki nie dobry. Wiem, to przecież... Dobra, nieważne, czekaj, gdzie jest syn? Jak on się długo przebiera, masakra. Dobra, chłopaki. Sprawa wygląda tak. To jest trampolinka. O kurczę, trampolina, to zawsze marzyłem o tym. Ale Daveson, będziesz miał szansę obalić jego rządy, wiesz? Tylko daj mu na pierwszą kadencję, niech on to tam, wiesz. Nie, no, ja nie chcę w ogóle z nim ten, ja nie chcę żadnych wykładów po nim. Jest ubrany? Dobra, pokaż jak tam... Co jest grane? Jaki szeryf! Jaki frajer. Nie, dobry strój, ej, dobry strój jak na szeryfa, no co ty chcesz? Dobra, nie wiem, on wygląda bardziej na jakiegoś, nie wiem, dowódcę byka na rodeo. Ty możesz rozkazywać, będziesz tak samo traktowany jak policja. O, wow! Dobrze, synek. Zostałem rekoszetem. Ja jestem szeryfem. Będziesz tak samo traktowany jak policja. Będą konsekwencje, dobra, wszyscy na Dave'a. Wszyscy na Dave'a. Jak zarządził. Zarządził walk. O nie! Szeryf po raz drugi umiera na odcinku. Chłopaki. Dobra. Szeryf nie weźmie tej roli. O, tam jest, czekaj. Ty, bo ci zielony goni. Dobra, nieważne. Chodź syn, chodź. Idziesz się rozgościć do swojego biura. Tam cię zostawię i będziemy kończyć. Chodź, gdzie ty jesteś? To jest świetny pomysł. Chodź. A wiesz co, dobra, to ja tutaj mam... No, wiadomo. Będzie tak, jak ja będę chciał. O, weź mi tutaj zabij. Dobra, chodź. Zabij mi tego pająka. Ja też nie będę ignorował. Dobra, chodź tutaj. Dobra, szeryfie. Jako oznakę tego, że jesteś szeryfem, przekazuję ci torbę z atramentem, byś mógł podpisywać wszystkie niepotrzebne ustawy. Zapraszam tam na drugi ten. Zamknąć za sobą, proszę. Tu, o, widzisz? No i widzisz, i od teraz jesteś tu uwięziony, pum, zaksięgowałem właśnie twoje tutaj, prawda, posiedzenie. Dobra, trzym się ciepło. Okej, to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, zobaczymy, o nie, zombie mnie bije, ale zobaczymy jak sobie syn Paliona poradzi jako szeryf. No jutro pierwszy dzień jako szeryf, no zobaczymy, będzie ciekawie. Trzymajcie się, na razie, pa.